Panie marszałku, Wysoka Izbo, zaskarżenie tego haniebnego paktu migracyjnego do TSUE powinno być waszym podstawowym obowiązkiem. Wobec tego oszustwa, jakiego dopuściliście się wobec naszych obywateli w roku 2019 w czasie kampanii wyborczej do naszego polskiego parlamentu. Pamiętacie? Wtedy również odbywało się referendum. Jedno z pytań referendalnych dotyczyło przyjmowania migrantów nielegalnych z Afryki i Bliskiego Wschodu. Robiliście wszystko, żeby to referendum się nie udało. I ono się nie udało. Ale spośród ponad 12 milionów obywateli, którzy wzięli karty referendalne, ponad 96% obywateli powiedziało nie. Gdyby to referendum było ważne, a niewiele zabrakło, gdyby nie wasza inicjatywa, żeby się to nie udało, to dzisiaj mielibyście bardzo silny mandat do tego, żeby powiedzieć Unii Europejskiej, nie ma zgody na to, co zrobiła pani Angela Merkel. To tak jakby ktoś, jakbym zaprosiła gościa do swojego domu, jest u mnie za długo, jest dla mnie obciążeniem, to wystawiam go za drzwi mojego sąsiada i mówię, weź go teraz ty. Nie ma na to zgody. W roku 2016 pani premier Beata Szydło pokazała, jak to się robi. Powiedziała, nie będziemy przyjmować nielegalnych migrantów i nie przyjęliśmy ich. Mimo tego, że Donald Tusk straszył nas karami dla Polski. Trzeba to zrobić i teraz. Nie dla bezpieczeństwa Polski i Polaków. Przepraszam, panie marszałku, moment jeszcze. Nie dlatego, żeby burzyć bezpieczeństwo Polski i Polaków, ale jeszcze jedno. Ja jestem z Dolnego Śląska, sporo mówimy o granicy wschodniej, ale na granicy zachodniej mamy miasteczka, gdzie oni już są. Nasi obywatele są zaniepokojeni, boją się. To są grupy, które już są na działkach, które szwendają się po całym mieście. To są młodzi mężczyźni ze smartfonami najczęściej. Mam pytanie, panie ministrze, ilu strażników granicznych broni naszej zachodniej granicy? Jaki jest stan na dzisiaj? Czy zamierzacie państwo zwiększyć liczbę etatów i po prostu zrobić tak, jak zrobiła Australia? Tam nie ma problemu. Dlaczego? Bo rozwiązanie problemu nielegalnej migracji polega na tym, że nie wpuszcza się po prostu do swojego państwa nielegalnych migrantów. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Ja bym zachęcał do rozpoczęcia sprawdzenia tematu od tego, czy nie są to legalni imigranci wpuszczeni przez wasz rząd. Teraz pan poseł Patryk Jaskulski. Proszę bardzo. Proszę nie odnosić się do mojej wypowiedzi. Bardzo pana proszę, dobrze? Pani poseł zachowuje się zgodnie też z obyczajem, który pani prezentowała, jak i marszałek Sejmu i pani niejednokrotnie odnosiła się do naszych wystąpień. Dziękuję. Pan poseł Patryk Jaskulski.